Spotkaliśmy się tutaj w wiadomym celu i oczywistym. Spotkaliśmy się, przypomnijmy, na jakim placu? Katowiczanie mówią nie dla placu Marii i Lecha Kaczyńskich. Protest przeciwko ubiegłotygodniowej decyzji wojewody śląskiego o zmianie nazwy placu Szewczyka na plac imienia pary prezydenckiej, która zginęła w katastrofie samolotu 7 lat temu, odbył się w ostatnią sobotę na, a jakżeby inaczej, placu Wilhelma Szewczyka. Tabliczki jeszcze nie zmieniono, a protestujący mają nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Nowa nazwa placu, jak i forma samego nadania nazwy spotkały się z oburzeniem mieszkańców miasta, wśród których byli politycy opozycyjnych wobec obecnie rządzących partii. On jest przeciwko sposobowi wprowadzenia tych nazw, które wojewoda robi po cichu, potajemnie i najlepiej, żeby nikt nie wiedział. A na to katowiczanie, którzy są dumni, którzy chcą decydować o swoim mieście, po prostu się nie godzą. Dlatego tutaj jesteśmy. Jesteśmy także dlatego, że prezydent miasta Katowice zawalił sprawę, ponieważ w odpowiednim czasie, kiedy była na to przestrzeń, nie podjął dialogu z wojewodą i nie powiadomił katowiczan o konsultacjach, nie skonsultował i nie rozmawiał z nami. I ostatnia rzecz, to nie jest protest przeciwko parze prezydenckiej, ponieważ Lech Kaczyński, jeżeli dziś patrzy na nas z góry, to sam się dziwi, co ja miałem wspólnego z Katowicami, co ja miałem wspólnego ze Śląskiem. Więc myślę, że wojewoda śląski robi niedźwiedzią przysługę parze prezydenckiej. Ale tutaj też były takie głosy, że podobno nic się już nie da zrobić. No to na co wy liczycie po tym proteście? No, to jest początek dekomunizacji, tak? To jest po pierwsze. Po drugie, władza musi mieć świadomość, że jeżeli ktoś przychodzi do twojego domu, a miasto to jest takim większym domem, i przestawia ci meble, maluje ci ściany na inny kolor, no to musimy się przeciw temu buntować. No i chcemy pokazać, że na tego typu praktyki się nie godzimy. Pod specjalną petycją do wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka zebrano 1400 podpisów. Dlaczego więc dekomunizacja dotknęła znanego poetę? A dlatego, że oprócz talentu literackiego zdradzał też talenty do polityki. Był posłem na Sejm Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej 6 kadencji i w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu podlega ustawie dekomunizacyjnej i nie może być patronem ulic czy placów. Czy wojewoda ulegnie mieszkańcom? Małe szanse, a ta tabliczka niebawem może mieć wartość sentymentalną i kolekcjonerską.